Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w Łęknicy, w miejscu, gdzie równo miesiąc temu odbywało się koszowanie gołębi do lotu Barcelona. Dzisiaj porozmawiamy tutaj z kolegą Ireneuszem o tym, jak ten lot przebiegł w tym roku, bo jest bardzo nietypowy w stosunku do lat poprzednich, gdyż konkurs trwał dłużej niż w latach poprzednich, ale dokładnie o wszelkich szczegółach powiemy też, które gołębie przyleciały pierwsze, powie nam najlepiej już tak kolega Ireneusz. Proszę bardzo. W tym roku, tak jak sam mówiłeś, lot był bardzo trudny z powodu pogody. Przeciwny wiatr, no i upał. Zrobiły swoje. Niemcy na pierwszych dniach, gdzie oni mają zaraz na drugi dzień, to po kilku dniach mieli na 1700 gołębi, mieli 300 gołębi. No i Belgowie też tam dużo mieli strat. Czyli nie wróciło w pierwszym dniu dużo gołębi. No u nas tak samo się to przełożyło. Były loty, że już po dwóch dniach były gołębie z Barcelony, były, czy po trzech dniach, po czterech, po pięciu, a ten był, w tym roku był pierwszy gołąb po ośmiu dniach z Barcelony. Miło jest tutaj na pewno tobie, że to był właśnie gołąb z waszej hodowli, to była Princess Barcelona, która zdobyła czwarty konkurs już z tego prestiżowego lotu, tak? Tak, tak, to ona zdobyła czwarty konkurs z tego lotu i po cichu liczyliśmy na nią, bo to doświadczonego już przez 3 lata w pierwszej dziesiątce był, także liczyliśmy. No a miło nas zaskoczyła, że wygrała po prostu. Ona w tym roku wygrała, w poprzednich latach była szósta, była siódma i dziesiąta. Teraz następnym gołębiem, który przyleciał tu w Polsce, to był następnego dnia, zdaje się, że był dopiero, czy po dwa dni później, tak? Tam masz listę, widzę, to można sobie podpowiedzieć. Powiedzmy też. Tak, nie, następnego dnia była. Następnego dnia. Następnego dnia był gołąb, już było następnego mniej więcej o tej samej godzinie. Czyli u kogo to po 24 godzinach. To był Kręc, Dariusz i Józef. I oni z jakiego oddziału są miejscowości? To jest oddział Krotoszyn, a okręg Kalisz. A trzeci gołąb? Trzeci gołąb też był w tym samym dniu. O godzinie później, no troszkę więcej, półtora godziny później, to Rosiak Józef, oddział Świdnica, okręg Wałbrzych. I w tym samym dniu o 16.07, czyli po południu, był o kolegi Dolaty Jerzego z naszego okręgu, to jest Krośnieńsko-Gubiński oddział, no, okręg Zielona Góra. No i następny był Ćwiek Józef, oddział Kępno, okręg Kalisz, 16, czyli po dwóch dniach dalej. Po dwóch dniach, czyli tak. Razem u was najwcześniej, kiedy przyleciał, to był siódmy czy ósmy dzień lotu? To był ósmy, ósmego dnia. Bo był w piątek wypuszczony, a u nas był w sobotę. To tak podobno dzień. W Belgii nawet przydomek nazwali Czarna Barcelona. Tak, także. Bo to był dość trudny lot, widać było nawet po ich wynikach, bo oni, ja też tam patrzyłem na internecie, oni też na 12 tysięcy wypuszczonych gołębi tam w pierwszym dniu bodajże mieli 300 coś sklasyfikowanych, a u nich te odległości były dużo mniejsze, bo tam nawet rzędu 800-900 km w niektórych. Tak, i na wproza, u nas wprost. Niestety jeszcze jest tutaj Alpy, u was było dlatego 1500 chyba 80 km, tak? Nie, do nas jest 1484. 1484. A tam do kolegów dalej, to jest w Polsce, wiadomo, w jakiej strefie. No nawet było 1950 jest tam pod drodzką granicą. Tak, i tam właśnie były też jeszcze kolegów z Litwy, ale w tej gołębie na razie nie mamy żadnych informacji. Na dzień dzisiejszy, na 31 lipca, to mamy, że tak powiem, gołębi ile? 59 tak? Dzisiaj chyba nawet zgłosili gołębie, czy wczoraj? Dzisiaj. A jeszcze chcę dodać, że w ogóle sezon jest ciężki, także i w Belgii, w Holandii się narzeka na sezon, że jest bardzo ciężki, dlatego odbiło się to też i na Barcelonie, na locie z Barcelony, że jest taki, a nie inny, że jest ciężki, że jest mało gołębi w konkursie, mało przeleciało. Teraz, czy podobnie jak w latach poprzednich na wystawie ogólnopolskiej będzie wręczanie nagród za ten lot? Tak, jak na wystawie. Wszystko będzie po staremu. Tak. Tam na stronie internetowej możemy też zobaczyć szczegółowe godziny przylotu poszczególnych gołębi, ich numery, dane do hodowców, którzy te gołębie są właścicielami. Także zachęcamy, żeby wejść na stronę tutaj do kolegów Łepuch, zobaczyć. U nas na stronie też te wyniki będziemy sukcesywnie publikować, w zależności od tego, jak się one będą tam ukazywać. A życzymy kolegom, żeby jeszcze te gołębie przychodziły jak najwięcej, bo przypomnijmy, że w tym roku w locie w Barcelonie, do Barcelony wzięło udział rekordowa ilość gołębi, to było 2282 gołębie i ponad 700 hodowców. Tak, także prawie 800 hodowców. Prawie 800 hodowców, także ilość duża i miejmy nadzieję, że ten taki nietypowy w tym roku
czas przylotu, że tak powiem, nie zniechęci innych kolegów do wzięcia udziału w tym locie w latach poprzednich. Jeszcze zadam takie pytanie, bo ty osobiście byłeś te gołębie zawieźć, tam się wszystko odbywało bez problemów, tak jak w latach poprzednich? Tak, tak, bez problemów. Bez problemów. Kabina zajechała, tam od razu nas pierwszych wzięli, bo parę sekund po nas przyjechali Niemcy, to nawet nami się najpierw zajęli. Komisje wzięły nasze, a dopiero niemieckie gołębie. Tak, i to poszło sprawnie, dość, także nie musieliśmy nawet poić, karmić, bo oni od razu wzięli, od razu tam w klatkach była i woda, i karma na miejscu. Rozumiem, także na razie dziękujemy i będziemy, jak się nazywa, na bieżąco jeszcze obserwować cały czas, co się tutaj zmienia w wynikach lotu Barcelona. Dziękuję i do zobaczenia. Dobry lot.